W studio Radia Wiktoria, ksiądz Paweł Olszewski. Szczęść Boże, witam. Szczęść Boże, witam serdecznie. Przenosimy się w 11 listopada, za kilka dni w diecezji łowickiej. Wielkie wydarzenie, bo to oczywiście przede wszystkim uroczystości ku czci patronki diecezji świętej Wiktorii, oczywiście święto narodowe również, ale tego dnia w Łowiczu również odbędzie się diecezjalne spotkanie młodzieży. Tak, każdego roku diecezja łowicka organizuje taki szczególny dzień dla młodzieży po to, żeby dostrzec młode pokolenie, po to, żeby móc zobaczyć, że Kościół łowicki jest otwarty na ludzi młodych i dla ludzi młodych jest przestrzeń w Kościele. W zeszłym roku mieliśmy ten Dzień Młodzieży, można powiedzieć, rozbity na 3 dni. Wówczas była peregrynacja relikwii błogosławionego Carlo Acutisa. Było to przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży. Natomiast dzisiaj kolejny święta, tym razem patronka naszej diecezji, święta Wiktoria, którą chcemy też w jakiś sposób dostrzec, podkreślić, że jest dla nas ważna i myślę, że jej imię, które zaprasza nas do zwycięstwa. Hasłem tegorocznego diecezjalnego Dnia Młodzieży będą słowa żyj i zwyciężaj. Życie, można powiedzieć, kojarzy się ze świętością, że ten, kto jest święty, prawdziwie żyje. Nie jest to życie jakieś plastikowe, nie jest to życie takie na niby, ale jest to bardzo konkretne życie z konkretnymi problemami, które chcemy przezwyciężać, które chcemy właśnie rozwiązywać. I święta Wiktoria, patronka naszej diecezji, patronka również, myślę, że młodzieży Kościoła Łowickiego. No właśnie chciałam zapytać o to, czy święta Wiktoria, święta z tak odległych czasów, ona może być nadal wzorem dla młodego człowieka? Tak, jak najbardziej. Ja ostatnio też odkrywam taką prawdę, że święci borykali się z tymi samymi problemami, co my. Niezależnie od tego, kiedy żyli, też mieli swoje codzienności, swoje problemy, kłopoty, ale to, co może nas czasami różni od nich, to to, że oni w pewnym momencie kiedyś poznali Pana Boga, spotkali w swoim życiu Pana Boga i na te problemy zaczęli patrzeć z Bożej perspektywy, Bożymi oczami. I myślę, że to, czego my się możemy uczyć od świętych i tutaj od świętej Wiktorii, to to, żeby na te nasze problemy, na te nasze sytuacje, które może czasami nas w jakiś sposób przezwyciężają, żeby właśnie zaprosić Pana Boga, spojrzeć na te nasze sytuacje z Bożej perspektywy i w ten sposób je przezwyciężyć, wygrać z nimi. Mhm. 11. ważny dzień diecezji łowickiej. Młodzież, która tu przyjedzie, jak spędzi ten dzień? Najważniejszym punktem pewnie będzie uroczysta procesja z relikwiami świętej Wiktorii. Tak, chcemy ten Dzień Młodzieży również wpisać w te obchody diecezjalne. Piękne, ponieważ spotykamy się najpierw o godzinie 10 w Kościele Świętego Ducha. Tam jest martyrologium świętej Wiktorii, czyli przypomnienie jej życiorysu, jej biografii. Potem właśnie ze świętą Wiktorią przejdziemy ulicami naszego miasta, żeby zamanifestować zwycięstwo, ideę zwycięstwa. Również to jest przypomnienie tego, że właśnie Polska odzyskała niepodległość. Też chcemy pokazać, że to zwycięstwo jest wpisane w różne przestrzenie życia człowieka, również tą patriotyczną. Również my chcemy zwyciężać właśnie w przestrzeni publicznej, społecznej. Potem jest ta modlitwa na Starym Rynku w Łowiczu za naszą ojczyznę, diecezję. Taki wyjątkowy moment, tam będzie też takie błogosławieństwo. Tak, relikwiami, Potem przejście na uroczystą mszę świętą do Bazyliki Katedralnej, a po Bazylice, po mszy świętej przechodzimy do
Zespołu Szkół Technicznych imienia 10 Pułku Piechoty tutaj w Łowiczu na ulicę Podrzeczną. Blisko będzie, tak? Blisko będzie i tam będzie program poczęstunek, integracja, ale również zaprosiliśmy młodą formację, Młode Koty, którzy to chłopcy będą się chcieli z nami podzielić świadectwem swojego życia, ale również tak od artystycznej strony pokażą piękno życia z Panem Bogiem, przyjaźni z Panem Bogiem. Czyli będzie czas i na modlitwę, ale też na taką integrację, na takie po prostu obcowanie też, z drugim człowiekiem. Tak, jak najbardziej. To będzie też czas, w którym przypomnimy sobie też te nasze dzieła, które do tej pory robiliśmy. No w tym roku też chcemy w tym dniu przypomnieć, podkreślić nasz diecezjalny wyjazd na Światowe Dni Młodzieży. Też mają być uczestnicy Światowych Dni Młodzieży, którzy też podzielą się z nami swoimi wspomnieniami, tym, co dało im Światowe Dni Młodzieży. I przypomną pewnie słowa Ojca Świętego. Dokładnie. Skierowane do młodych. Po to, żeby właśnie zobaczyć, jak wiele pewnych puzli, elementów układa się w piękną mozaikę bogactwo Młodego Kościoła Łowickiego i w ogóle Kościoła. Takie spotkania dla młodych, one są potrzebne, aby właśnie poczuć, że jesteśmy wspólnotą, jesteśmy silną wspólnotą, jesteśmy ważnym elementem życia diecezji łowickiej. Tak, jak najbardziej. To też budowanie właśnie tak Kościoła, też budowanie tego, że nie jesteśmy sami na tym świecie, że jest wielu młodych ludzi, którzy wyznają podobne zasady ewangeliczne, ale też to jest spotkanie takie na płaszczyźnie ludzkiej, prawda? Gdzieś czasami może uciekamy w te nasze smartfony, skrolujemy je, obserwujemy. Zwykłe codzienne sprawy. Tak, dokładnie. Skrolujemy te nasze ekrany smartfonów, natomiast no, czasami może i wyzwaniem jest dla współczesnego człowieka spotkanie twarzą w twarz z drugim, porozmawianie. I rozmowa, po prostu. Więc dajemy taką przestrzeń, właśnie możliwość spotkania się z drugim człowiekiem, zobaczenia czegoś ciekawego, doświadczenia czegoś, co może jeżeli nie teraz wyda owoce, to może w przyszłości, że kiedyś ten młody człowiek sobie przypomni, ja byłem kiedyś na jakimś koncercie, świadectwie, usłyszałem pewne słowa, które rzeczywiście teraz patrzę z perspektywy czasu, że miały sens, że owocowują. Dziś dopiero je odczytuję. Dokładnie tak. No dobrze, to kilka technicznych wskazówek. Kto może przyjechać? Czy trzeba się zapisywać? Czy po prostu wystarczy przyjechać do Łowicza tego dnia? Jak to wygląda? Nie trzeba się zapisywać. Wystarczy przyjechać do Łowicza tego dnia. Zapraszamy w sposób szczególny ludzi młodych. To Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Łowickiej chce w jakiś sposób podkreślić i zatroszczyć się o młodzież. Chce stworzyć dla nich przestrzeń. Rzecz jasna, no można byłoby powiedzieć, a jaki wiek to no młodzież, właśnie, prawda? Zapytać, czy tylko młodzi metryką, czy również młodzi duchem, myślę, sercem. Myślę, że młodzi też duchem. Mogą. Dla każdego coś się znajdzie, jeżeli będzie chciał po prostu włączyć się w przeżywanie i tego diecezjalnego, tej diecezjalnej uroczystości Świętej Wiktorii, ale również tego diecezjalnego Dnia Młodzieży. Będzie koncert, będzie świadectwo, będzie modlitwa, więc myślę, że różne przestrzenie życia człowieka dotkniemy podczas tego dnia. Proszę księdza, bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę. Oczywiście będziemy obserwować, jak wygląda to spotkanie, diecezjalne spotkanie młodzieży 11 listopada w Łowiczu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz Paweł Olszewski był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję i serdecznie zapraszam.